Jest niedziela, 25 sierpnia. Monika Sawka, dobry wieczór. 19.30 zaczynamy od dramatycznej walki z ogniem w Poznaniu. Nie żyje dwóch strażaków. To był horror, mówią mieszkańcy kamienicy na poznańskich Jeżycach. Piekło rozpętało się przed północą. Do eksplozji doszło w piwnicy. Jej siła była tak ogromna, że zrywała strażakom z głów hełmy. 16 osób jest rannych, 120 ewakuowano. Jedna kamienica jest spalona doszczętnie, druga uszkodzona. Małgorzata Nowicka-Awtowicz. Z płonącego budynku mieszkańcy uciekali w piżamach. Niektórym udało się zabrać jedynie telefony komórkowe i dokumenty. Wszyscy w jednej chwili stracili dorobek całego życia. Teraz będą potrzebowani pomocy, bo kamienica, w której doszło do eksplozji, zostanie rozebrana. Daniel Haliński. Fundacja Alior Banco jak Fundusz Sprawiedliwości. Tuż przed wyborami do Sejmu przegranymi przez PiS z fundacji miało być wyprowadzonych ponad 1 300 000 złotych. Około 1/4 miało trafić na potrzeby kampanii, a pozostałe pieniądze miały stanowić kapitał na wypadek przegranej. Tak wynika z audytu, do którego dotarli dziennikarze 19.30. Witold Tabaka. Oglądają Państwo 19.30. Już za chwilę o krok od tragedii. Dwa pociągi na jednym torze, a później jeszcze... Dwa pociągi jadące w przeciwnych kierunkach na jednym torze. W małopolskiej Trzebini było o krok od tragedii. Cudem nikomu nic się nie stało. Składy zatrzymały się 100 metrów od siebie. Dzięki temu nie doszło do zderzenia. W obu pociągach było około 1000 pasażerów. Katarzyna Grzęda-Łozicka.